Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Zazwyczaj spotykam się z Państwem w telewizji naszej internetowej gminy Strzegom w sytuacjach, kiedy mówię dobre historie, mówię o dobrych zdarzeniach. Dziś chciałbym Państwa poprosić o pewne zachowania, sytuacje, w których będziemy zachowywać się bardzo odpowiedzialnie. Wczoraj zamknęliśmy wszystkie instytucje, które działają na rzecz naszych mieszkańców. Rząd też ogłosił bardzo dobrą decyzję w sprawie zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków. I wiem, że jest to trudna historia, ale wymaga od nas przede wszystkim odpowiedzialności. Pierwszy apel do dzieci i młodzieży. Wiem, że zamknięte jest OSIR, zamknięte wszystkie inne historie, gdzie moglibyście spędzać czas, ale pomyślcie poważnie o swoich rodzicach, a przede wszystkim o swoich dziadkach, że to nie jest czas ferii, to jest czas, kiedy powinniście być w domach i tam spędzać swój czas. Niestety, telewizja powinna być chyba teraz głównym zajęciem. Rozmawiałem dzisiaj też z dyrektorami szkół, którzy będą Wam zlecać trochę poprzez e-dziennik zadań i zleceń, które wynikają z Waszej edukacji. Bardzo Was proszę, nie chodźcie po mieście, nie biegajcie po wiosce, siedźcie w domu. To naprawdę skutkuje. Pan minister zdrowia dzisiaj powiedział, że we Włoszech, w jednej z wiosek, gdzie przestrzegano 100% kwarantanny, po tych 2 tygodniach nie było żadnego zarażenia koronawirusem. I to trzymajmy sobie wzajemnie obietnic, że będziemy tego pilnować. Jestem dumny dzisiaj, kiedy patrzę na miasto, jest wyciszone, uspokojone. Wiem, że w marketach jest trochę paniki, ale dziękuję Państwu za to, że właśnie tak reagujecie na to, że zamknęliśmy dzisiaj urząd. Też i schodzą pracownicy do Państwa, nie Wy do nich, bo też chcę dbać o swoich pracowników. Drugi apel do młodzieży, która zjechała do nas z różnych miast Polski, Poznania, Warszawy, szczególnie Wrocławia. Proszę Was o to, byście nie imprezowali wieczorami, żeby jak najmniej takich spotkań w dużych grupach, wielu osób wieczorami, po to, żeby się spotkać w tym czasie, kiedy macie wolne. To nie jest ten czas. To nie jest czas na spotkania. Bardzo Was o to proszę. I mówię o tym wszystkim w kontekście ludzi starszych. Też odwołaliśmy wszystkie spotkania i w Seniorze Wigorze, i w warsztatach terapii zajęciowej. Do ludzi starszych też bardzo Was prosimy, jeśli potrzebujecie pomocy, kontaktujcie się z nami, z Urzędem Gminy, bądź z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Jesteśmy Państwu w stanie pomóc nawet i w zakupach. Ale siedźcie w domu, a jeśli wychodzicie, bo słońce jest ważne tutaj, żeby się przewietrzyć, to tak, żeby unikać kontaktów z ludźmi. Stan jest nadzwyczajny i to trzeba zrozumieć. Bardzo Państwa proszę o roztropność. W najbliższych dniach dotrze do nas jeszcze, do Państwa jeszcze ulotka w tym temacie. Zapewniam Państwa, że mamy kontakt z odpowiednimi służbami, przede wszystkim z dyrektorem stacji sanitarno-epidemiologicznej w Świdnicy. I nie jest tak, że się tym tematem nie zajmujemy. Bardzo nam zależy, żeby nasza gmina i nasze województwo i państwo realizowało tak zasady bezpieczeństwa, żebyśmy się przynajmniej trochę uchronili od tej historii, która nam się zdarzyła.